Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym vlogu wyjaśnię, w jaki sposób niektóre nieuczciwe banki lub niektórzy nieuczciwi bankierzy robią wiajo naiwnych Polaków, narażając ich na gigantyczne straty finansowe, wykorzystując niejasną terminologię oraz nazwy wprowadzające w błąd oraz przede wszystkim fakt, że znaczna część nas Polaków nie ma kompletnie zielonego pojęcia o. Ekonomii, o gospodarce, a także o prawie, a w dodatku nie czytamy. Umów. I tak oto ludzie biorą kredyty na przykład ze stałą ratą i myślą, że w związku z tym ich rata nie ulegnie zmianie, jeśli zostaną zwiększone stopy procentowe po tym, jak wzrosła inflacja. I nagle mają takiego jednego wielkiego ząka, bo wzięli kredyt, mieli ratę 1500 zł, gdy stopy procentowe były bliskie 0, a teraz, gdy są w okolicy 6%, to nagle im rata wzrosła dwukrotnie. I wiedzą, że niedługo to pewnie im wzrośnie jeszcze bardziej i łapią się za głowę jak to możliwe, bo przecież mieli obiecaną stałą ratę. No a jak stała rata. Może wzrosnąć. No może, drodzy państwo, jakby ci ludzie przeczytali umowy ze zrozumieniem, to by o tym wiedzieli. Ale banki wiedzą, że ludzie tych umów nie czytają i też mam czasem wrażenie takie, że się nastawiają na to, żeby ludzie nie czytali tych umów i robią takie strasznie długie, strasznie skomplikowane te umowy, nie dają ludziom wcześniej, przed podpisaniem na kilka dni tych umów do domu, żeby sobie przeczytali i tylko idziesz do banku, dostajesz stertę dokumentów, długopis i słowo proszę podpisać, o tutaj, gdzie zaznaczyłem ptaszkiem. No to, drodzy Państwo, nawet gdyby do banku poszedł adwokat, który jednocześnie byłby profesorem ekonomii i miał przed sobą na przykład 30 stron drobnym maczkiem trudnego tekstu prawniczego, to on by tego nie podpisał, bo by sądził, że coś przeoczy. A ludzie, którzy nie mają kompletnie zielonego pojęcia o ekonomii i kompletnie zielonego pojęcia o gospodarce i prawnikami też nie są, podpisują. To jest, drodzy państwo, naiwność i żerowanie na takiej naiwności moim zdaniem jest podłe, ale nie dlatego kręcę ten vlog, że się chcę na kimkolwiek mścić. Kręcę ten vlog po to, żebyśmy my, Polacy, przestali dawać się robić w jajo bankom. I o tym dzisiaj właśnie, drodzy państwo, będzie. Porozmawiamy sobie o tych metodach, jakie niektóre banki i niektórzy nieuczciwi bankierzy, bo to też nie tak, że jakiś cały bank stosuje taką metodę. Nie. To na przykład może być tak, że w jednym oddziale cię rzetelniej poinformują, a w drugim już nie. Albo w tym samym oddziale jeden bankier poinformuje cię rzetelnie, a drugi już nie. I, i tyle. Także, drodzy państwo sobie zrobimy taki vlog edukacyjny. I bardzo bym poprosił łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, żeby ten vlog się rozchodził jak najlepiej. Bo każdy człowiek, który obejrze ten vlog, to jeden człowiek więcej potencjalnie, który będzie uodporniony na. Takie nieuczciwe, nieetyczne zachowania. Jednocześnie serdecznie witam wszystkich, którzy są w, na tym materiale z zajawki, z reklamy, jaką wrzuciłem na TikToka. Tak, zrobiłem sobie konto na TikToku, tam są filmiki, których tutaj na YouTube nie ma. Też są w tym moim stylu. Nie, nie próbuję tam pajacować. Staram się być merytoryczny jak tutaj, ale są tam materiały, których nie ma, więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do zasubskrybowania mnie na TikToku. Kanał też się nazywa Videoprezentacji. Jeśli nie zapomnę, dodam link w pierwszej linii opisu. Jak zapomnę, to proszę wejdźcie na TikToka, wpiszcie wideoprezentację. Mam nadzieję, że wyskoczy. Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie Państwa poprosić, żebyście zwrócili uwagę na datę. Datę publikacji tego vloga, gdyż będziemy tutaj. Opierać się na pewnych nazwach, i te nazwy są aktualne na dzień publikacji tego materiału. Jednym, a jakby nazwy są zmienne, nie? I o to chodzi, że no, takie nazwy wprowadzające w błąd mogą ewoluować. Mówiąc krótko, mogą się pojawić jakieś nowe nazwy, albo nazwy dziś istniejące mogą zyskać nowe znaczenie. Dlatego, tak naprawdę, w stu przed podpisaniem umowy niekorzystnej dla nas chroni nas jedynie przeczytanie ze zrozumieniem umowy kredytowej czyli całkowite zrozumienie tego co jest w tej umowie bo tam są między innymi definicje pojęć przy czym żeby przeczytać taką umowę ze zrozumieniem do czego bardzo serdecznie nakłaniam poprzez konieczny jest czas w związku z tym żadnych takich akcji że bank mówi ci, że treść umowy jest poufna i nie da ci jej do domu, zanim nie podpiszesz. Jak ci jakiś bankier coś takiego robi, to mówisz bankierowi, tu się zgina dziób pingwina, poproszę kierownika, a w ogóle to najlepiej powiedz mi to do kamery, to ja to wyślę temu typowi woźniakowi z wideoprezentacji, bo coś takiego, że treść umowy jest poufna, to jest w ogóle jakiś ewenement. Kurde, to jest coś, coś co nie może być. Bankier musi ci dać tą umowę wcześniej do domu, żebyś mógł się z nią zapoznać. I jeżeli czujesz, że, yy, że czegoś nie rozumiesz, że coś jest dla ciebie niejasne, to nie miej do siebie żadnych pretensji. Te umowy często specjalnie są pisane w sposób cholernie niezrozumiały, nawet dla profesjonalistów, więc w ogóle nie miej do siebie żadnych wyrzutów, że ty nie rozumiesz, tylko idź do profesjonalisty. Daj to adwokatowi, daj to radcy prawnemu, takiemu, który się zna na umowach bankowych i niech on ci powie, czy ta umowa jest okej, okay, czy ta umowa jest nie okej. Okay. Jeśli nie masz pieniędzy, czasem można skorzystać z pomocy prawników, którzy działają za darmo przy różnych uczelniach prawniczych, na przykład przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, którego serdecznie. Pozdrawiam. Bardzo fajny wydział, bardzo fajny uniwersytet. Albo też czasem miejscy lub gminni albo powiatowi rzecznicy konsumentów prowadzą jakieś takie, takie, takie pomoce prawne. Także warto, warto skorzystać, drodzy Państwo. I tyle wstępu. Tymczasem, drodzy Państwo, rata stała. Jak już powiedziałem, ludziom się wydaje, że jak wziąłeś kredyt z ratą stałą, to ta rata jest niezmienna. Niezależnie od wszystkiego, czyli oprocentowanie idzie w górę, a rata stała. Kurs waluty w przypadku kredytów walutowych idzie w górę, a rata stała. Nieprawda. Kredyt z ratą stałą oznacza tylko i wyłącznie, że nie jest to kredyt z ratą zmienną. I te dwa pojęcia kredyt z ratą stałą i kredyt z ratą zmienną zwykle Nazywaną ratą malejącą, no bo malejąca dużo lepiej, lepiej marketingowo brzmi niż zmienna, prawda? No bo zmienna to się tak kojarzy, wzbudza taki niepokój. Zmienna, kurde, czy może, czy może wzrosnąć? A co będzie, jak wzrośnie? I wtedy ludzie zaczynają za dużo myśleć, a kredytobiorca, który za dużo myśli, to nie jest dobry kredytobiorca, bo z punktu widzenia banku, klient to ma podpisać, wziąć pieniądze i wypier. Zap, wypier, żeby zapier, żeby go było stać na raty kredytu. Drodzy Państwo, te pojęcie rata stała i rata malejąca zwykle występuje przy kredytach hipotecznych i zwykle tam ma zastosowanie. Oprócz tego jest jeszcze pojęcie rata niezmienna i jest jeszcze stałe oprocentowanie. O tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj mówić. Rata stała i najpierw malejąca, te dwa para. Skąd to się bierze? Bierze się z tego, że Zwłaszcza przy kredycie hipotecznym jest bardzo duża kwota zobowiązania. Mówiąc krótko, bierzesz kupę forsy. I w miarę jak będziesz ten kredyt spłacał przez kilkadziesiąt lat, ta kwota zobowiązania będzie malała. A co za tym idzie? Odsetki, nawet przy niezmiennej stopie procentowej. Będą coraz mniejsze, albo raczej przy założeniu niezmiennej stopy procentowej, będą coraz mniejsze. No bo prosta piłka. Przeliczmy sobie to dla oprocentowania 10%. No, prawdopodobnie, już w tej chwili obecnej, przy kredytach hipotecznych, realnie razem z marżą, to coś koło tego jest. I wzięciu pół miliona, pół miliona kredytu. Pół miliona kredytu. E, razy 10%, drodzy Państwo, to jest 50 tysięcy, podzielić na 12, e, podzielić na 12 to jest, e, jest 4166 zł. samych odsetek miesięcznie. Natomiast w pewnym momencie zaczniemy już powiedzmy po 10 latach uda nam się spłacić 100 tysięcy złotych tego kredytu, wtedy będziemy mieli 400 tysięcy złotych obciążenia, więc 10% od 400 tysięcy to jest 40 tysięcy rocznie, w związku z tym same odsetki, same odsetki to będzie, tutaj sobie liczę na szybko na kalkulatorze, przepraszam, że nie zrobiłem tego wcześniej, zapomniałem, to jest drodzy Państwo, 3300, 3, tak dobrze liczę? Tak. 3, 3333 zł. To są odsetki miesięczne, prawda? Czyli dużo, dużo mniejsze. I teraz są dwa typy rat. Pierwsza rata polega na tym, że, i to są, i to są raty, drodzy Państwo, malejące. Że bierzemy, bierzemy kwotę kredytu, w tym wypadku 500 tysięcy złotych, dzielimy ją przez 12 i dzielimy ją przez ilość lat, czyli na przykład jeszcze przez 30. I w tym wypadku wychodzi nam, że Wychodzi nam kwota 1338 i8 w okresie, policzmy tak dla, równego, tak dla prostoty, że to jest 1338, prawda? Bo 500 tysięcy podzielić przez 12, podzielić przez 30, to jest 1338. I tyle tak zwanych rat kapitałowych trzeba spłacić, żeby, żeby spłacić przez 30 lat pół miliona złotych. I następnie, jak Pewnie wiecie, jeśli oglądacie ten kanał, raty dzielą się yy, yy, każda rata składa się z dwóch części. Jest tak zwana część rata kapitałowa i rata odsetkowa. Tak? Rata kapitałowa i rata odsetkowa. Yy, a w zasadzie część kapitałowa raty i część odsetkowa raty. Oznacza to, że yy, oznacza to, że, że przy ratach malejących będziemy mieli całą, stałą wartość raty kapitałowej w tym wypadku 1388 zł oraz taką, taką część część odsetkową jaka, wy, wy, jaka wy, wynika z aktualnego zadłużenia, czyli pierwsza rata, czyli pierwsza rata będzie wydosiła 1388 plus 4166, czyli pierwsza rata będzie wynosiła 5548, ale po iluś tam latach, gdy uda nam się spłacić 100 tysięcy, ta rata będzie wynosiła 1388 plus 3300, czyli 4721, czyli ta rata będzie z każdym miesiącem nam spadała. Będzie malała z każdym miesiącem. Oznacza to, że ta rata, i dlatego ta rata nazywa się malejąca, ale to jest przy założeniu, że żaden z parametrów kredytu nie ulegnie zmianie. Czyli nie, ulegną, nie ulegnie zmianie oprocentowanie, a to jest przecież zmienne, co do zasady, nie ulegnie zmianie kurs waluty. Nie ulegną zmianie jakieś inne zmienne warunki umowy. Czyli jeśli wszystko inne jest stałe, a nigdy nie jest tak, że jest stałe, to każda kolejna rata będzie nam maleć. Co oznacza natomiast kredyt z ratą stałą? Oznacza to, że w każdej racie, gdzie, tak jak w przypadku raty malejącej, stała jest część kapitałowa raty, a do tego dochodzi część odsetkowa, aktualna, czy adekwatna dla aktualnego zadłużenia, to w przypadku raty stałej ma być stała wielkość raty. Stała wielkość raty, ale także przy innych parametrach niezmienionych. Czyli w takim wypadku ustala sobie bank, na przykład z tobą, że rata będzie wydosić powiedzmy 5000 zł. Przykładowo. 5000 zł. I następnie bank bierze. 5000 zł od ciebie bierze, tak? Odlicza od tego sobie 4166, bo tyle wynosi aktualnie część odsetkowa raty, i wychodzi 834. I tylko taką małą część kapitału spłacasz. Rozumiesz? Czyli mówiąc krótko, w przypadku raty stałej mamy. Paradoksalnie stałą wielkość raty, ale przy założeniu, że wszystkie inne parametry są stałe, i w racie stałej mamy zmienną wielkość raty części zarówno kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Bo część odsetkowa jest to część, która wynika z aktualnego zadłużenia, natomiast część kapitałowa jest to część która wychodzi z odejmowania. Wielkość raty wpisana w umowę minus część odsetkowa wychodzi część kapitałowa. Ale to wszystko jest przy założeniu, że wszystkie parametry są takie same, czyli stałe oprocentowanie, niezmienne oprocentowanie, niezmienny kurs walutowy i tak dalej Jeśli oprocentowanie pójdzie w górę, to rata pójdzie w górę. Proste. Niestety proste. Oprócz, oprócz tych dwóch przypadków jest jeszcze takie pojęcie rata niezmienna albo gwarancja niezmiennej raty, i ta występuje głównie w przypadku kredytów, kredytów konsumpcyjnych albo kredytów gotówkowych. Praktycznie nie spotkałem się z takim pojęciem w przypadku, w przypadku kredytów hipotecznych. I tutaj mamy zapisane w umowie, że ta rata nigdy nam się nie zmieni. Że rzeczywiście ta rata jest niezmienna. Jeśli w reklamie było napisane na przykład, że rata jest 1000 zł, to ta rata będzie 1000 zł. Tyle tylko, że jeśli oprocentowanie pójdzie w górę, to zwiększy się liczba rat. Rozumiesz? Nadal przy nadal, przy racie niezmiennej mamy takie samą, takie same, um, taką samą um, zasadę jak przy racie um, jak przy racie stałej czyli ostateczna wielkość raty miesięcznej jest taka jaka jest um, i tam wyliczamy tam, um, wyliczamy tam um, Wielkość raty odsetkowej, jaka wynika aktualnie z tego, ile jesteśmy bankowi winni, a wielkość raty kapitałowej wychodzi jako, jako wynik odejmowania. Czyli np. 1000 zł minus 950 zł odsetek, zostaje 50 zł kapitału do spłaty. I tutaj cały PIT polega na tym, że po prostu im bardziej pójdą odsetki w górę, tym później spłacimy ten kredyt. Powiedzmy, pierwotnie on był na przykład na 5 lat, a ostatecznie będzie mógł spłacać 15. Dlaczego takie rzeczy stosuje się przy kredytach gotówkowych, a nie stosuje się co do zasady przy kredytach hipotecznych? Ze względu na to, że przy kredytach hipotecznych, ze względu na gigantyczny czas spłaty danego kredytu, jest bardzo duża część odsetkowa raty i w przypadku drastycznego wzrostu oprocentowania mogłoby się okazać, że kwota jaką pierwotnie założono, na przykład 5000 zł, będzie kwotą, która nie wystarczy na same spłacenie odsetek. Przy kredytach przy kredytach gotówkowych, które zwykle są na 2, 3, 4 do góra 5 lat, te 10 i 15, które powiedziałem wcześniej, to przesadziłem. Ta część Odsetkowa jest na tyle mała, że jest bardzo duży bufor, zanim ona powiększy, zanim ona będzie większa niż rata wpisana w umowę, więc bank jest dość bezpieczny. Natomiast, gdyby się tak złożyło, że oprocentowanie pójdzie tak bardzo do góry, że samych odsetek miesięcznie bankowi należałoby się więcej niż te 1000 złotych, na które się umówiłeś na ratę, to i tak nic nie zyskasz. Bo po pierwsze, będzie to kredyt, który będziesz spłacał w nieskończoność. Dla bankiera jest to kredyt idealny. W zasadzie jeden z, jeden z takich bardzo, bardzo znanych bankierów, Baron Rothschild, kiedyś powiedział, że w zasadzie przy kredycie kapitał to może w ogóle nie być spłacany. Ważne tylko, żeby odsetki były spłacane. Były spłacane regularnie i rzetelnie. Dlaczego? Bo to jest taki idealny kredyt dla bankiera. Co miesiąc przynosisz im w zębach pieniądze, i będziesz to robił dożywotnio, bo nigdy tego kredytu nie spłacisz, jeśli, jeśli nie spłacasz w ogóle kapitału. Mało tego. W przypadku niektórych kredytów z ratą niezmienną jest wpisane, że jeśli część odsetkowa raty przekraczać będzie kwotę umowną, czyli mówiąc krótko, odsetki wychodzą na przykład 1050, a w umowie masz napisane, że maksymalnie 1000 zł miesięcznie płacisz to to, co jest ponad, jest dopisywane do długu. Czyli same odsetki powinny wynosić 1050, ty płacisz 1000, ale twój dług powiększa się o 50. Czyli dochodzi do sytuacji horrendalnie kuriozalnej, czyli sytuacji, w której w miarę spłacania długu, dług ci narasta. No to to już jest dla banku po prostu super fantastyczne, no, może do momentu, w którym nie zdecydujesz się na upadłość konsumencką, ale drogi widzu, drogawicko, w przypadku kredytu gotówkowego, który ktoś wziął, nie wiem, na przykład na, na nowy telewizor, dopuścić do upadłości konsumenckiej, no to jest po prostu coś, gdzie tracimy prawie cały majątek, to jest coś po prostu niesamowitego. Jest poza tym, są kredyty z oprocentowaniem stałym. I to rzeczywiście są kredyty, w których. Bank z tobą się umawia, że bank bierze na siebie ryzyko zmiennych stóp procentowych i umawiacie się z bankiem na przykład, że kredyt będzie na przykład na 8%. I rzeczywiście ten kredyt jest na 8%, ale nie przez cały okres kredytowania i tu jest pułapka. W zasadzie te pułapki są dwie. Po pierwsze warto zaznaczyć, że oprocentowanie stałe w Polsce w przypadku kredytów występuje Praktycznie tylko i wyłącznie w przypadku kredytów hipotecznych. Słyszałem o pojedynczych przypadkach, gdy jest to w przypadku kredytów konsumenckich, czy jakichś tam kredytów samochodowych, ale co do zasady, oprocentowanie stałe występuje tylko w kredytach hipotecznych i to też od niedawna. Te kredyty mają dwie wady. Pierwsza, te oprocentowanie stałe zwykle jest sporo wyższe niż aktualne oprocentowanie zmienne. Jeśli więc przykładowo w chwili obecnej z, yy, z, z sumowania WIBOR plus marża, bo nadal WIBOR obowiązuje, pisał na razie tylko powiedzieli, że zamienią WIBOR, ale on cały czas jest, a więc jeśli nadal, w tej chwili obecnej mamy WIBOR plus marża i powiedzmy wychodzi to 10%, to aktualnie kredyt z oprocentowaniem stałym będzie na przykład na 12-13%. Oznacza to, że do czasu wzrostu stóp procentowych do 13% dajesz bankowi 3 punkty procentowe oprocentowania gratis, tak? Gdyby się natomiast tak złożyło, że oprocentowanie spadnie, no to ty nadal płacisz te 13%. Ale to jest mały miki, bo, bo tutaj powiedzmy w jaki sposób no, to, to jest ryzyko, tak? Ryzyko to zarówno szansa, jak i... Mm, jak i, um, jak i zagrożenie. Prawda? Natomiast druga rzecz, o której warto wiedzieć, to to, że te oprocentowanie stałe zwykle jest tylko na 6 lat. Podobno są jakieś kredyty, gdzie jest na 7 czy 8, ale zwykle jest na 6 lat. Czyli bierzesz kredyt z oprocentowaniem stałym na 6 lat, a pozostałe 24, to jest oprocentowanie zmienne. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli masz pozorne bezpieczeństwo. Gdyby więc inflacja zaczęła mocno szaleć, to przez jakiś czas będziesz zabezpieczony, a potem już nie. A pamiętaj, że w przeciągu 30, a podobno niektóre banki cały czas oferują kredyty na 50 lat. Widać się w głowie nie mieści, ale kiedyś pamiętam, że były takie kredyty, jak ja byłem zainteresowany tam w okolicy 2008 roku, że rzeczywiście na 45 lat już udzielali. Pamiętaj, że w przeciągu 30 lat będziesz, będzie jeszcze niejedno zawirowanie na rynkach finansowych. Będzie jeszcze niejedno podwyżki stóp procentowych i niejedne spadki stóp procentowych, chyba że rzeczywiście zrobią nam nową ekonomię i odejdą w ogóle od pieniądza, takiego jaki znamy, i wprowadzą jakieś tam chińskie zasady kredytu społecznego, czego nie można wykluczyć. Ale jeśli nadal będziemy mieli taką ekonomię, jaką mamy, to przez 30 lat jeszcze nie raz będziesz miał i wzrosty, i spadki stóp procentowych, a stałe masz tylko przez 6. Także to jest znowu nazwa wprowadzająca w błąd, bo to powinno się nazywać kredyt czasowo stałym oprocentowaniem. I tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. I pamiętajcie, nazwy mogą się zmieniać. Banki mogą wymyślać nowe nazwy. Banki mogą też w inny sposób definiować nazwy wcześniej już wprowadzone. To w, ponieważ te określenia, o których teraz mówiłem, to nie są określenia, które płyną z mocy prawa. One nie, miną, nie płyną z mocy ustawy, tylko są to Określenia definiowane w umowach. I te określenia, w przypadku waszej umowy, będą znaczyć dokładnie to, jak zdefiniowała to wasza umowa. Dlatego za każdym razem musicie przeczytać umowę w spokoju, będąc całkowicie pewnymi, że ją zrozumieliście. Jeśli ktoś wywiera na was jakąkolwiek presję, na przykład presję czasu, takiej umowy nie podpisujemy i idziemy na przykład do innego bankiera. Na przykład w tym samym banku, idziemy do kierownika, robimy szum. Macie pełne prawo skonsultować się z prawnikiem, który Wam powie, czy ta umowa jest uczciwa, czy jest nieuczciwa i wytłumaczy Wam, na co Wy się tak naprawdę zgadzacie. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!